Partnerem dzisiejszego odcinka jest platforma inwestycyjna eToro. Rejestrując się przez link pod tym filmikiem, możesz zacząć inwestować w akcje bez prowizji. W jaki sposób wyceniać spółki giełdowe? Albo jakie wskaźniki wskazują najbardziej uczciwą wartość akcji? Jak duży margines bezpieczeństwa w wycenie należy przyjąć? Czy warto poświęcać analizom godziny czasu, czy można to zrobić w kilkanaście minut? Jest to tylko kilka z bardzo wielu pytań, które często są nam zadawane na temat wyceny spółek. Dlatego dzisiaj w odpowiedzi na Wasze zapytania specjalny odcinek, w którym przedstawimy to, w jaki sposób my wyceniamy akcje i na co zwracamy szczególną uwagę. Także jeżeli to brzmi ciekawie, to serdecznie zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading, gdzie omawiamy szeroko pojęte kwestie finansowe, ale skupiamy się przede wszystkim na inwestowaniu długoterminowym na rynku kapitałowym. Kanał ten powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk i dzisiaj omówię to, w jaki sposób analizujemy spółki. Odcinek poprowadzę tak, że po kolei będę odpowiadał na pytania ze wstępu, więc zaczynamy od pierwszego. Czy warto poświęcać analizom godzinę czasu, czy można to jednak zrobić w kilkanaście minut? Odpowiedź jest prosta. Spółkę można przeanalizować w kilkanaście minut i nie potrzeba do tego wiele pracy. Zaraz zobaczysz, jak to robimy. Uzasadnienie tej odpowiedzi jest następujące. Dawniej dostęp do informacji był mocno utrudniony i dla zdobycia przewagi nad rynkiem trzeba było poświęcić na analizę sporo czasu. Internetu nie było, więc aby zdobyć na przykład wgląd do bilansu spółki, należało wybrać się do miejskich bibliotek, czyli do miast, w których dana firma miała swoją siedzibę. Oczywiście można było również wysłać prośbę o przesłanie takich informacji listownie, jednak nie dość, że kosztowało to bardzo dużo czasu, to dodatkowo nie było gwarancji, że takowy list w ogóle trafi do odpowiedniego działu. Kiedy te trudności zostały pokonane, pojawiał się kolejny problem. Otrzymane w ten sposób informacje zawarte były na kilkuset stron, a przypomnę, że komputerów do pomocy w przefiltrowaniu tego typu danych nie było. Jeżeli już inwestor wszystkie te progi przeszedł, mogło się okazać, że przeanalizowana w taki sposób spółka, no niestety nie nadaje się do inwestycji i trzeba było zacząć całą tę zabawę od nowa. A dzisiaj wystarczy włączyć dowolny skaner giełdowy, wpisać kryteria, na których nam zależy i następnie z otrzymanych kandydatów przejść na stronę spółki. I tutaj dodam, że spółki notowane na giełdzie mają obowiązek prowadzenia własnej strony, gdzie takie informacje można doczytać. I można przyjrzeć się prezentacji, jaką firma dla inwestorów w cokwartalnym raporcie przygotowała. Dlatego też dzisiaj dzięki internetowi nasza praca stała się dużo prostsza, przez co znalezienie niedowartościowanej spółki stało się dużo trudniejsze. Gdyż teraz daną firmę nie analizują jednostki, a tysiące, albo i dziesiątki tysięcy, albo jeszcze więcej inwestorów. Dlatego, aby znaleźć niedowartościowaną firmę, musimy zauważyć coś, czego masy inwestorów przed nami nie zauważyło. Ale niewątpliwie dzisiaj dostępne narzędzia odbierają nam mnóstwo pracy, no i w związku z tym też czasu. Na ekranie widzisz teraz tylko kilka z możliwych selekcji spółek, przy których dawniej inwestor, żeby je otrzymać, potrzebowałby miesięcy. Dzisiaj, jeśli dana spółka jest niedowartościowana, to nie dlatego, że nie została zauważona, a dlatego, że są ku temu jakieś powody. I oczywiście są też wyjątki, które niesłusznie notują na niskich poziomach, ale często nie jest to wystarczający argument do kupowania, no i pojawia się kolejny powód, dla którego nie ma potrzeby poświęcania zbyt dużej ilości czasu na analizowanie spółki, a jest to ten, że status niedowartościowanej spółki firma może utrzymywać przez bardzo długi okres czasu i to samo tyczy się w sumie spółek przewartościowanych, które według tradycyjnych mierników wyceny są po prostu za drogie. Można więc przejść do kolejnego pytania. Jakie wskaźniki wskazują najbardziej uczciwą wartość akcji? Jak się pewnie domyślasz, nie ma jednej najlepszej metody do wyceny spółki. Ponadto różne spółki wycenia się w różny sposób. Na przykład firmy rozwinięte w pierwszej kolejności analizować się powinno z ujęcia stabilności osiąganych wyników, a firmy rozwijające się z ujęcia tempa wzrostu wyników finansowych. Ponadto trzeba pamiętać, że wiecznie zmieniające się otoczenie rynkowe wpływa na sposób postrzegania i wyceny przyszłości. W różnych okresach różne dane mają różny priorytet, bo na przykład w latach 1910-1920 inwestowało się głównie w obligacje, a akcje były wysoko spekulacyjnym instrumentem finansowym,
to można troszeczkę porównać do rynku kryptowalut z dzisiaj, który podobnie jak wtedy rynek akcji jest rynkiem, gdzie gromadzi się więcej kapitału spekulacyjnego i mniej inwestycyjnego. W latach 1930 do 1940 Benjamin Graham spopularyzował inwestowanie w akcje, w których wycena opierała się głównie na cenie do wartości księgowej. Gdy wskaźnik ten znajdował się poniżej 1, akcje postrzegane były jako atrakcyjne do inwestycji. Wszystko powyżej 1 to wysoko spekulacyjne inwestycje. Obecnie taka strategia już nie daje tych samych wyników, bo taka inwestycja to ładowanie się w akcje z dużymi problemami fundamentalnymi. Po II wojnie światowej, aż do lat 50. najbardziej popularną strategią było inwestowanie dywidendowe. Okres ten zapoczątkował politykę podwyższania wypłat dywidendy i najstarsze nieprzerwane podwyżki sięgają właśnie tamtego okresu. Dlatego też w tamtym czasie spółki wyceniano w oparciu o dane związane z dywidendą, czyli pod lupę trafią m.in. wskaźnik payout ratio, który zdradza, jaki procent zysków firma przeznacza na wypłatę dywidendy. Ponadto zwracano bardziej uwagę na stopę dywidendy w stosunku do jej historii i średniej stopy dywidendy z rynku itd. Od 1960 roku inwestorzy zaczęli bardziej zwracać uwagę na wskaźnik wzrostu zysku. Do 1980 roku był on priorytetowym wskaźnikiem, jaki przypisywano zdrowym, fundamentalnie spółkom z dobrym perspektywą na przyszłość. Następnie w latach 1980 do 1990 najważniejszym wskaźnikiem był przepływ pieniężny, czyli cash flow. W latach 2000 do 2010 sugerowano się w pierwszej kolejności przepływem pieniężnym na zainwestowany kapitał. W latach 2010 do 2020, a dokładnie do 2021, najważniejszym wskaźnikiem wyceny był wzrost przychodu jako wyznacznik tempa rozwoju firmy. Przychody w przeciwieństwie do wypracowanego zysku lub EBITDA lub też przepływu pieniężnego są najmniej podatne na kreatywność księgową i dlatego to właśnie tempo wzrostu przychodów było tym wskaźnikiem, na który inwestor w tych latach 2010 do 2021 zwracał największą uwagę. A to innymi słowami oznacza, że firmy rozwijające się, których przychody rosły w największym tempie, były firmami z największym zainteresowaniem pośród inwestorów. Doprowadzało to do tego, że takie spółki były wyceniane znacznie wyżej niż na przykład firmy rozwinięte. Dobrymi przykładami takich spółek to Amazon, Tesla albo na przykład Netflix, które w pierwszej kolejności koncentrują się na wzroście przychodów i dopiero po osiągnięciu dostatecznej wielkości spółki te zaczynają maksymalizować zyski. Innymi słowami oznacza to, że takie firmy przekształcają się ze spółki rozwijającej się do spółki rozwiniętej. Aktualnie wygląda na to, że tempo wzrostu przychodów nie jest już priorytetem. Bardziej patrzy się na to, czy spółka w ogóle wypracowuje zysk netto. Z jednej strony wynikać to może ze zwykłej cykliczności, w której priorytetowy wskaźnik wyceny się po prostu zmienia, i z drugiej z drastycznej zmiany otoczenia rynkowego, gdzie tego rodzaju spółki przez ponadprzeciętnie wysoką inflację oraz nadchodzący wzrost kosztu obsługi długu stają się mniej atrakcyjne. Więc wróćmy do pytania. Jakie wskaźniki wskazują najbardziej uczciwą wycenę akcji? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależne jest z jednej strony od rodzaju spółki, czyli czy jest to firma rozwijająca się czy rozwinięta, i z drugiej strony zależne to jest również od etapu gospodarczego, czyli czy otoczenie rynkowe jest w przemianie. No i ponadto dochodzi kolejna cegiełka, która przy wycenianiu spółek powinna być uwzględniona, i to jest konkurencyjność innych rynków, i tu w pierwszej kolejności stoi rynek długu, czyli rynek obligacji. W ogólnym tłumaczeniu rynek akcji jest tym droższy i mniej atrakcyjne są inne alternatywy. Kiedy na przykład rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji rośnie, wtedy kapitał chętniej przeniesie się do rynku długu, a to zarazem spowoduje spadek wyceny akcji i wzrost wyceny rynku obligacji. Dlatego też przy wycenie pojedynczych spółek powinno się pamiętać, że ogólna wycena firmy będzie się z czasem zmieniać, bo gdy stopy procentowe są nisko, wtedy wycena rynku akcyjnego rośnie, a jak wzrastają stopy procentowe, to spada wycena akcji. Możemy więc przejść do kolejnego pytania. Jak duży margines bezpieczeństwa należy przyjąć przy wycenie? Jak zwykle również na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo również i to zależy od konkretnej sytuacji. Kiedy rynek znajduje się w przemianie, a obecnie przechodzimy właśnie zmiany, bo wcześniej zwalczano deflację, a teraz zwalczamy inflację, to w okresach takich zmian przy wycenianiu akcji powinno się zwiększyć margines bezpieczeństwa. Wynika to m.in. z tego, że w takich okresach rynek jeszcze nie znalazł wyważonego punktu, a to też oznacza, że dojść może do przereagowań w obie strony. Aktualnie mamy do czynienia z tendencją zniżkującą, która koryguje wysokie wyceny z okresu niższych stóp procentowych. Bo przypomnę, że w ogólnym znaczeniu wzrost stóp procentowych powoduje spadek wyceny akcji. No i ostatnie pytanie ze wstępu.
to w jaki sposób wyceniać spółki giełdowe? Można troszeczkę podsumować dotychczasowe wnioski, czyli że sposób wyceny się regularnie zmienia, a to powoduje, że w niektórych okresach wyższą wycenę mają spółki rozwijające się, a w innych okresach spółki dywidendowe, w jeszcze innych okresach spółki rozwinięte itd. W takich okresach nie ma dużego sensu inwestować w akcje niżej wycenione, bo kapitał w tym czasie od nich odpływa. Taki stan rzeczy nie trwa rok lub dwa, a bardziej dekadę. Dlatego lepiej jest koncentrować się na spółkach, do których właśnie kapitał napływa. A to też oznacza, że trzeba zaakceptować wyższą wycenę, wyższą oczywiście w stosunku do spółek, które aktualnie nie są tak popularne. Nie oznacza to też, że powinniśmy ślepo ładować wszystko w te droższe akcje, bo jak ktoś inwestuje w pojedyncze spółki, to raczej z zamiarem pokonania szerokiego rynku. W innym przypadku można sobie zaoszczędzić przecież czas i bezpośrednio zainwestować w szeroki rynek przy pomocy funduszy ETF. Więc inwestując z zamiarem pokonania rynku, portfel skoncentrowany powinien być w te spółki, które najlepiej wpisują się w kryteria, jakie na dany okres są przez inwestorów preferowane. W latach 2010 do 2020 były to na przykład już wcześniej wspomniane Amazon, Tesla albo Netflix. Kiedy ten cykl się kończy, można będzie powoli zwiększać udziały w spółki, które możliwie w następnym cyklu będą preferowane przez inwestorów. Zaznaczę przy tym sformułowanie powiększać udziały, bo portfel inwestycyjny powinien być tak skonstruowany, aby w każdym podokresie posiadał aktywa, które w danym momencie cieszą się większym zainteresowaniem. Obecnie oznacza to, że może warto ponownie dokładniej przyjrzeć się spółkom rozwiniętym. Więc w jaki sposób wyceniać spółki giełdowe? My preferujemy wycenę w oparciu o historyczną zmianę wyceny wartości. Dlaczego? Bo ta metoda pokazuje nam, kiedy dana spółka w stosunku do jej historii jest tańsza, a kiedy droższa. Samo patrzenie na przykład wskaźnik ceny do zysku bez żadnego odniesienia i przyjęcie, że niskie wartości są bardziej atrakcyjne, to zdecydowanie za mało, gdyż różne spółki charakteryzują się różnymi danymi. Dla przykładu może posłużyć Tesla, która w latach 2010 do 2020 była znacznie wyżej wyceniona niż konkurencyjne firmy jak Ford Motors czy General Motors i mimo to Tesla przyniosła swoim inwestorom znacznie większe zyski. Trzeba też wyraźnie dodać, że wycenianie spółek z ujęcia ich historycznej wartości jest najlepsze na okres trwającego cyklu. Kiedy dochodzi do zmian, to ta metoda powinna uwzględniać większy margines bezpieczeństwa, ale o tym już dzisiaj mówię. Do wyceny spółki można przejść po tym, jak spełni ona najważniejsze kryteria i są nimi rosnące wyniki finansowe oraz wzrostowy trend kursu akcji, który potwierdza, że do czynienia mamy z dobrą fundamentalnie spółką. Kiedy wyniki finansowe wyglądają pozytywnie, ale trend kursu akcji przez dłuższy czas utrzymuje kierunek spadkowy, to mamy znak ostrzegawczy, że albo rynek zakłada jakieś znaczne pogorszenie, albo że coś po prostu w spółce nie gra i w takim przypadku kontynuowanie analizy do długoterminowej inwestycji można już na etapie patrzenia na taki wykres po prostu przerwać. Czyli tego typu wniosek da się wyciągnąć czasami już po pierwszych dosłownie 5 sekundach. Troszkę więcej o tym mówiłem w filmie, do którego możesz przejść, klikając teraz w prawy górny róg ekranu. Podkreślę przy tym, że dotyczy to przypadku, w którym ogólne otoczenie rynkowe jest pozytywne. Jak spada cały rynek lub poszczególny sektor, to sytuacja ta wygląda już inaczej. Przemieńmy teraz teorię w praktykę. Popatrzymy na kilka przykładów i od razu zweryfikujemy, czy taka metoda przynosi oczekiwane wyniki. Zacznę od spółki Netflix, bo po ostatnich wynikach dowiedzieliśmy się, że spółka po raz pierwszy od 2011 roku zmniejszyła liczbę subskrybentów i reakcja na te dane była bardzo negatywna. Wraz z tym krachem ponownie pojawiło się wiele pytań, dlatego teraz szybkie spojrzenie na sytuację w firmie. Przychody oraz zyski są w trendzie wzrostowym. To potwierdza też ten wykres. Rośnie zysk na akcję oraz marża. Rosnąca marża przy rosnących przychodach zdradza z kolei, że do czynienia mamy ze spółką rozwijającą się, bo jeśli rosną tylko przychody, a marża nie, i to przy jednocześnie stracie netto, to w takim przypadku firmę kategoryzować należy do silnie spekulacyjnych i raczej nie powinna ona mieć większego udziału w portfelu. Przy Netflixie tak nie jest, więc można przejść do kolejnego etapu, czyli do wyceny. Wycena w oparciu o zyski jest w trendzie spadkowym, co innymi słowy oznacza, że spółka ze spółki rozwijającej się przekształca się do spółki rozwiniętej. Dlatego też spółkę lepiej będzie wyceniać w oparciu o na przykład sprzedaż. W górnym okienku mamy cenę akcji na skali logarytmicznej, a w dolnym wskaźnik ceny do sprzedaży. W 10-letnim ujęciu wskaźnik ten znajdował się w szerszym trendzie bocznym, podczas kiedy akcje utrzymywały trend wzrostowy. Aby teraz sprawdzić, czy w oparciu o historyczną wycenę można było wyciągnąć jakieś sensowne wnioski, wystarczy zestawić ekstrema na wskaźniku i sprawdzić, gdzie w tym czasie notowały akcje. Gdy te ekstrema wyznaczały punkty zwrotne na akcjach, to wtedy można w oparciu o tę metodę wnioskować, że okazja do inwestycji pojawiała się w okresach, kiedy wskaźnik
wynik ceny do sprzedaży znajdował się poniżej swojej długookresowej średniej. Im dalej od średniej był odchylony w dół, tym lepiej. Aktualnie wskaźnik ceny do sprzedaży sięgnął poziomy około 3,4, co jest najniższym poziomem od stycznia 2015 roku. Kurs akcji notował w tamtym czasie przy cenie około $45 i to innymi słowami oznacza, że Netflix w oparciu o wskaźnik ceny do sprzedaży wyceniony jest około na tych samych poziomach co niecałe 10 lat temu. Przy tym kurs spółki od tamtego czasu wzrósł o 360%, czyli fundamentalnie patrząc firma wygenerowała dla akcjonariusza wartość, ale cena jaką za to musimy dzisiaj zapłacić się nie zmieniła. Jeśli więc dotychczasowy trend wyników finansowych się utrzyma, czyli jeśli sprzedaż dalej będzie rosnąć, to aktualna sytuacja jest okazją do inwestycji długoterminowej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa można obniżyć margines bezpieczeństwa, bo pamiętamy o tym, co mówiłem, że mamy okres zmian. Zmiana otoczenia rynkowego wymusi na spółkach niższą wycenę w stosunku do cyklu, w którym się dotychczas spółki znajdowały. Akcje spółki Netflix staną się atrakcyjne w momencie, gdy wycena w oparciu o przed chwilką omówiony wskaźnik sięgnie niższych poziomów, tak aby jednocześnie uwzględnić ewentualny spadek tempa wzrostu wyników finansowych, bo rynek właśnie to teraz zakłada. No i to jest również odpowiedź na pytanie, dlaczego cena akcji spada tak nisko. Bo rynek oprócz zmiany otoczenia rynkowego na niekorzyść tego rodzaju spółek zakłada również, że Netflix zwolni z tempem wzrostu wyników finansowych. Więc to jednocześnie przybliży firmę do wyceny, którą charakteryzują się aktualnie spółki rozwinięte. I przypomnę, że Netflix taką spółką właśnie się staje. Żeby nie było tylko jednego przykładu, zweryfikujemy, czy wycena w oparciu o historyczną wycenę również przy innej spółce umożliwiłaby wyłapanie dobrych momentów do inwestycji. I weźmiemy na przykład T. Rowe Price Group, firmę na kanale już kilka razy wspominaliśmy i raz ją nawet dokładniej przeanalizowaliśmy, więc jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tej firmie, to zapraszam do tego filmu. Tutaj możesz kliknąć, żeby do tego przejść. T. Rowe Price również spełnia te podstawowe kryteria, jakie powinna mieć inwestycja długoterminowa. Przy wycenie w oparciu o historyczne wartości wskaźników wygląda to z kolei w ten sposób. Na samej górze mamy cenę akcji w skali logarytmicznej, w środkowym okienku wskaźnik ceny do sprzedaży i w dolnym wskaźnik ceny do zysku. T. Rowe Price Group bardziej wpisuje się w spółkę rozwiniętą, bo jej wyniki finansowe nie rosną w tak zawrotnym tempie, ale za to są bardzo stabilne. Dlatego priorytetowym wskaźnikiem wyceny powinien w tym przypadku być wskaźnik uwzględniający zyski spółki. Jednak jako, że w tym przypadku marża spółki jest bardzo stabilna, można przy wycenie wykorzystać też wskaźniki uwzględniające pozostałe dane finansowe. Mimo długoterminowego trendu wzrostowego kursu akcji, historyczna wycena utrzymywała się w trendzie bocznym i to z lekką tendencją zniżkującą. Oznacza to, że w długim ujęciu akcje tej firmy z biegiem czasu stają się coraz tańsze i to mimo tego, że jej kurs ciągle rośnie. Aktualnie wycena zbliżyła się do najniższych poziomów od wielu lat i to innymi słowy oznacza, że również w tym przypadku, przy tej metodzie wyceny, można spodziewać się, że dołek jest już niedaleko. I uwzględniając do tego margines bezpieczeństwa, który w okresach zmian powinien być troszeczkę większy, można przy ewentualnym kolejnym spadku kursu akcji przyczaić się do zakupu, bo dotychczas, kiedy te wskaźniki notowały nisko, mieliśmy zawsze względnie dobrą okazję do inwestycji. A same wyniki finansowe utrzymują trend wzrostowy, więc również i w tym przypadku wraz z dłuższym okresem zaangażowania rośnie prawdopodobieństwo wygenerowania dodatniej stopy zwrotu. No i jeszcze jako taki ostatni przykład i weryfikację, czy na podstawie historycznej wartości ceny wskaźnika lepiej można oszacować wycenę spółki, weźmiemy jeszcze Church & Dwight. Również w tej spółce podstawowe kryteria są spełnione, bo rosną zarówno zysk na akcje, przychody, jak i zysk netto i to od wielu, wielu lat. Ponieważ jest to spółka rozwinięta i to jeszcze z sektora niecyklicznego, bo jest ta firma producentem artykułów gospodarstwa domowego, to lepiej jest firmę wyceniać w oparciu o zyski. Podobnie jak wcześniej, w górnym okienku jest cena akcji w skali logarytmicznej, a w dolnej historyczna wartość wskaźnika ceny do zysku. Kiedy ten wskaźnik znajdował się u góry, wtedy również akcje spółki stały przed korektą, a kiedy wskaźnik był nisko, wtedy rosła atrakcyjność inwestycji w spółkę, bo można było wypracować większy zysk. Aktualnie wskaźnik ten sugeruje, że akcje firmy wycenione są ponadprzeciętnie wysoko, a to zarazem zwiększa ryzyko do korekty. Kiedy już do korekty dojdzie, wtedy cena do zysku spadnie i wtedy też akcje spółki staną się bardziej atrakcyjne. Silne załamania tego wskaźnika bez jednoczesnego silnego spadku ceny akcji, jak na przykład w roku 2018, wynikać mogą z przejęć. W takim przypadku w jednym roku spółka po prostu wykazuje mniejszy zysk, który wynikał z wydatku. Trzeba pamiętać też, że analizując tą metodą powinno się na takie rzeczy zwracać uwagę, tak? Je powinno się mocno uwzględniać, gdyż nie zawsze nagłe załamania wskaźnika, który sugeruje okazję,
jest faktyczną okazją. Więc podsumowując, przy analizowaniu spółek nie ma potrzeby poświęcania wielu, wielu godzin pracy na to. Współcześnie jest tak, że jeśli spółka przy pozytywnym otoczeniu rynkowym jest niedowartościowana, to często są po prostu ku temu jakieś powody. Jeśli te powody chcesz poznać, to oczywiście można zagłębić się w raport firmy, ale w 99,99% przypadków znajdziesz po prostu argumenty potwierdzające słuszność takiej przeceny. Bardzo mało prawdopodobne jest, że dostrzeżesz coś, czego inni jeszcze przed tobą nie dostrzegli, bo po prostu ten dostęp do informacji jest tak łatwy i tak wiele osób to dzisiaj już robi. Jeśli inwestujesz długoterminowo, to warto skoncentrować się na spółkach z długoterminowym trendem wzrostowym kursu akcji. Sprawdź, czy trend ten uzasadniony jest fundamentalnie, czyli czy z roku na rok rosną wyniki finansowe. Jeśli tak jest, to możesz przejść do kolejnego etapu i sprawdzać na przykład zagrożenia, poziom zadłużenia i perspektywy rozwoju. W następnym kroku możesz sprawdzić, jak aktualna wycena wygląda na tle historii i jeśli znajdujemy się w jakiejś korekcie rynkowej, czy w BES-ie lub fazie przejściowej, to przy wycenie tą metodą dodaj po prostu większy margines bezpieczeństwa. Bo należy pamiętać, że analizowanie wskaźników bez historycznego kontekstu na nic się nie przydaje, bo musisz zawsze mieć jakieś odniesienie. A myślę, że na tym można skończyć dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wyniosłeś z tego jakąś wartość i jeżeli tak, to zachęcamy oczywiście do zostawienia łapki w górę, kliknięcia suba i pozostawienia komentarza, bo jesteśmy ciekawi tego, jak wy dotychczas wycenialiście spółki oraz czy po obejrzeniu dzisiejszego materiału coś w tej kwestii zmienicie. Dajcie proszę znać, jesteśmy bardzo ciekawi. Dziękujemy za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się, cześć!